Dom Misia Ratownika to przedsięwzięcie, o które od dawna zabiegało Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci z prezesem Edwardem Polkiem na czele. W takim miejscu miałyby być przyjmowane m.in. dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Dom Misia Ratownika powstaje w Dźwignie. Dziś na placu budowy odbyło się zawieszenie wiechy. To jest już taki bardzo namacalny, widoczny efekt naszej pracy i naszego trudu od w sumie no ładnych paru lat, bo tak naprawdę to od trzech tak na poważnie. Prace na budowie, mimo że z opóźnieniem, idą sprawnie. Są pewne obsunięcia czasowe, bo jak mówiliśmy, musieliśmy w grudniu zamknąć jak gdyby budynek dachem, natomiast okazało się, że niestety problem był właśnie z więźbą dachową, a okazało się, że uda się nam to skończyć na pewno do końca roku. I już mamy podpisane umowy na 11 stycznia, montaż wszystkich okien w całym budynku, czyli nie zaraz na porządku. I 5 stycznia rozpoczynamy przykrywanie dachu blachodachówką i ociepleniem. Otwarcie domu Misia Ratownika ma nastąpić za kilka miesięcy, być może w maju lub czerwcu. To, że ten dom w ogóle powstaje, to zasługa wielu osób, między innymi Tomka Kamela. Ja postanowiłem, że w ogóle nie będę narzekał, bo to się cud stał, że on powstał, że nam zaufali ludzie, którzy nas wsparli i firmy, które nas wsparły. Oczywiście są kłopoty, z którymi musimy się jakoś uporać, głównie finansowe, żeby zamknąć budowę, ale damy sobie radę ze wszystkim. Ale także gminy Kołobrzeg. Mówiłem to już niejednokrotnie, że bez namysłu to przedsięwzięcie objęliśmy zarówno sercem, jak i rozumem i w dalszym ciągu tak jest i tak będzie, nawet wtedy, kiedy ten ośrodek będzie funkcjonował. Prace przy budowie jeszcze trochę potrwają. Jednak najważniejsze, że już za kilka miesięcy dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych będą mogły właśnie tu otrzymywać specjalistyczną pomoc.